Ten łeb mam taki duży. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku poświęcany zalaniu. Posadzki, moi drodzy. Wszystko już przygotowałem. Piaseczek jest. Ach, to już widzieliście tamtym razem, jak przywiozłem. Lampy są, bo tu jest dość ciemno. Betonierka stoi tak, jak stała. O, raniutko jak wstałem, obolały. Zrobiłem właśnie tutaj tę ściankę. Poprzerzucałem ten cement z tej strony, co tu jest. I tutaj mniej więcej posprzątałem. Kurczę, idę po świat. A czego obolały, moi drodzy? Bo wczoraj zrywaliśmy trzeci kontener. Pogoda nawet fajnie dopisała. Nawet nie było aż tak mocno gorąco. To świeci? A, muszę się przygotować jak filmowiec. No. Ale jakoś mnie, kurde, dzisiaj wstaje. Tu mnie boli, tam mnie boli. Kurwa, dupa mi gdzieś stryka. Oj. Kręgosłup tak jakby nie mój. Tak jakbym spadł gdzie, kurde, z drzewa. Ale nic, troszkę się rozruszałem, troszkę po drabinie. W sumie to można było nie robić, no bo dzisiaj jestem sam. Pan redaktor pojechał tam coś ze szkołą. Ten magazyn jest już, jakbym powiedział, już potrzebny. Wyrównać trzeba to, żeby to troszkę wyschło, bo będziemy tutaj składać właśnie palety. No i tak, żeby tutaj nawet można było później wjechać tu samochodem. No, nawet tutaj wjechać z tej strony. Bo tutaj będą drzwi rozsuwane takie. Tymczasowo, oczywiście, ja to robię zawsze, wszystko tymczasowe. Jeszcze trzeba było umyć posadzkę, prawda, żeby to jakoś to się czepiło. Miałem myjkę ciśnieniową wziąć, ale widzę. Szkoda, tu jeszcze z tym prądem się tutaj umyje to wszystko, moi drodzy. To ogólnie to trzeba po prostu wszystko zalać ładnie do jakiegoś tam poziomu, prawda? Ale z tego względu, że to będzie wszystko rozbijane, nie ma co tak się, jak to się mówi, spinać, żeby to ładnie wyszło. Po prostu, żeby to tak trochę wyrównać. Bo wiecie, no mogłoby być i tak, prawda? Można było i tak chodzić, o. Tego cementu za wiele nie pójdzie, piasek jest. Wylejemy, to będzie chociaż równo. Jeszcze nie wiadomo, na ile to będzie. Tu niżej, tu wyżej. No jakoś tam się zaleje. To żadnych, ja nie będę tutaj po niczym ściągał, żadnych rurek nie będę kładł. Zrobię to na oko. Wszystko już mam naszykowane. Betoniarka chodzi. Chodzi. Bardzo dobrze. Co tu się urwało się? No jakoś tak się trzyma, dobra. O kurde, ten przeły tak spartnił. Piasek wiaderko zmierzyłem, recepturę na beton. Piasku tylko 4 wiader plus 4, 8 wiader. 12 litrów wody, jeden worek cementu i wyjdzie nam 8 wiader, może 9, zobaczymy. Troszkę będziemy rzadsze robić, zrobimy takie zaprawy samopoziomującą się. Zobaczymy, czy ona będzie się sama poziomować, ale zaczniemy pierwszy od umycia i zasypania tego rowka. Także działamy. W miarę umyte. Tutaj wybełtamy sobie piasek w tym miejscu, wrzucimy piaseczku, cementu będziemy bełtać. Mieszamy. O, się z sobą. Troszkę zwilżę, wymieszam, będę zarzucał. O, troszkę to zmoczymy, wybełtamy. Kiedyś to pamiętam, ludzie tak zaprawę się robiło. Tutaj ten strop, tu nad tym spichlerzem, to robiliśmy właśnie takim systemem takiego bełtania. To się tak zaczynało od środka bełtać. Dobra, ale to tam zacznę opowiadać, to nic nie zrobię. Także ja to jeszcze parę razy przymieszam i zarzucamy w te dziury. Pierwsza partia zrobiona. Już taka zaprawa, ona już będzie wiązać. I co, trzeba zrobić następną i później po drugiej stronie troszkę popodsypywać, żeby to miało wygnąć, wyrównać to i lejemy posadzkę. Lampa światła jest, jest. Pierwszy etap wyszedł tak. Tak to pozarzucałem z jednej, z drugiej strony. A tutaj powinienem jeszcze trochę porównać. Zaraz porównam. No i co, zabieramy się tutaj do wylewania. Spróbujemy jakiś taki wylać rzadki beton. Beton w posadzce ogólnie powinno się dać gęsto i rozprowadzić. Ale my to zrobimy troszkę inaczej. Zrobimy to rzadki, zobaczymy jak to się będzie nam rozlewać. Sam jestem ciekaw. Tu ewentualnie do wypełnienia tego tutaj mam taki drobny gruz. To nie widać. No takie dzisiaj będą warunki. Tyle szczęście, że deszcz przestał padać. Nawet jak to otworzę, tutaj też nic za wiele nie widać. No, będziecie się musieli jakoś tak
Kurde, przemęczyć. O. Dobra, ja to spróbuję trochę światę poustawiać. 24 łopat piasku, worek cementu, no i 10, dam dwa wiadra wody, żeby było rzadkie. Mówię, nigdy takiej posadzki rzadkiej nie lałem. No zobaczymy, co będzie. Ja się jestem sam ciekaw, jak to się wszystko będzie tam rozprowadzać. Chyba technologia. Nie wiem. Oj, to nic nie widać. To mi chyba też padło, to światło, bo nie czaję tutaj. Ja tu będę zasuwał, żeby to jakoś połączyć. No tak to mi wyszło. No ciężko po prostu ściągać listwo, nawet dwumetrowo czy trzymetrowo, jak nie mam po czym. No jak to tak, czy wszystko w powietrzu robię. No ale ja mówię, to nie musi być tak nie wiadomo jak równo. Odezwę się za jakąś chwilę. Kurde, wszędzie ciemno. Takie to dzisiaj trudne warunki. Nie dość, że lampa się wyłączyła, to jakby światło tak jakby przegasło. A nie wiem. Dobra, ja tu leję, nie ma co. Już znam recepturę. 3 wiaderek wody. 24 piasku. I worek cementu. Takie rzadkie wychodzi w sobra, żeby to tak troszkę rozlać. No, moi drodzy. Takie rzeczy to chyba tylko u mnie. Ja tak wiedziałem, że coś to betoniarko się zrobiło nie tak. Bo ona zaczęła gorzej tak rzępolić. Już nic nie chciałem tutaj nagrywać. Sobie myślę, no może jakoś wytrzyma. Pomyślałem sobie, może trzeba troszkę nasmarować. To sobie tutaj wziąłem troszkę oleju i zacząłem ją smarować. Ale ja tu widzę, moi drodzy, że to łożysko trzasnęło całkowicie. Jeszcze mi beczka spadła. Ja pierdykam, a dopiero połowa. Będę musiał chyba resztę zapierdalać. Aj, kurde. Mogłoby to pod koniec paść. No, nie spodziewałem się, że to wyjdzie. Że się, wiedziałem, że gdzieś się któreś łożysko rozkruszyło, ale powiem, jakbym je jeszcze włożył, prawda? Jeszcze bym wybełtał. Ja to spróbuję jakoś wcisnąć. Tylko nie wiem, czy ja tu dam radę. Przecież szkoda, że nie miałeś kamery, jak to robiłeś, no. No nie miałem. I nie mam czym teraz robić. O, przyniosłem sobie oliwiarkę, zacząłem smarować. No nic, dobra, ja tu się męczę. Chociaż pogoda jest. No kurwa, no ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście. Ja tego nie będę pokazywał, bo BHP nie przejdzie. Ale jak mi się to uda, to jeszcze się odezwę. No oczywiście, no jak ja, nawet jak mi się nie uda, to będę ręcznie mieszał i też się odezwę. Wiecie, no wesoło. Ja tu się męczę dalej. Co ja tutaj robię? No nie wiem, wiecie, tak się wkurwi na tę betoniarkę. Kurza mnie to, że tu jest ciemno. Nie ukrywam, wydarłem tutaj betoniarkę. Nie mogę tego czpienia wyciągnąć. On tutaj jest na tym złomowisku. I pasowałoby chyba na złom wyrzucić. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy ją wypierdzielić na złom, czy ją robić. Tego czpienia nie mogę wyciągnąć. Do tej postaci ją tak zostawiłem i zacząłem smarować się olejem. Wiecie, i ona mi wypadła. Poszedłem na obiad, tu się tak wkurzyłem. Idę stąd, już się nie mogę patrzeć na to wszystko, na to dziadostwo. No ale przychodzę, patrzę i kurczę, ją trzeba umyć. No jakoś to mi się udało ją tak nachylić. Teraz ją tam wcisnę, że dało się umyć. Przecież ona jak zasechnie, a to beton. Później będę musiał stukać, a jakaś tam kolor ma, bo malowałem ją chyba 3 lata temu. Ale dobra, a ja tu działam. Czuję się jak na prowincji w Chinach, wiecie. Mieszam to wszystko ręcznie i tu... tak już patrzę, już nie nagrywałem, bo... No bo było dużo roboty, nie ma co ukrywać, jest roboty. Jest jak jest, równo może nie jest, a może jest. Bo tak w sumie nie mam takiego odniesienia, bo to powinienem rurki położyć fachowo. Tak ładnie sobie tutaj ściągać na tych rurkach. Ale ja mam tak, łatę dwumetrową, no i pacę. Jak w Chinach. No i co, mieszam, ja to tak widzę już, tak już patrzę. Jeszcze te chyba dwa ostatnie... Ostatni woreczek to dzielę na dwie porcje. Zaraz wam to wszystko pokażę. Dolewam taki plastyfikator. Beton szczel. To powinno być na zewnątrz, ale dobra, mam takie coś. Widzę, troszkę lepiej się rozprowadza, jakby tam nic nie było. Woda tak po prostu nie wypływa. Biorę się do roboty, pokażę wam, jak to wygląda, jak ja się tu muszę męczyć. Wiecie, miałem takie dziwne przeczucie, że kurde, coś mi tu się nie uda. No, coś mi się tutaj nie uda. Dobra, cały proces polega na tym, że to taki odcinek będzie trochę ciemny. Dobra, robi się taka poduszkę z piasku, jakieś 10 cm. No i kładzie się worek cementu. I dzielimy to na dwie części, dwie równe części. Trochę odgłosy dzikie, staramy się przeciąć worek równo. O. Ta poduszka jest po to potrzebna, żeby przeciąć go na wylot. No, tak sobie podzieliłem na, wychodzi dwie taczki po 12 łopat. Oczywiście piasku i pół worka cementu. Całe dwa wiadra, oczywiście plastyfikator, beton szczel 200 ml. Dodaję tak setkę
setkę, to ja bym sobie też pierdyknął. Bo kurde, gdzieś mi dzisiaj takie nerwy latają, że hej. Lekko zamęczę. Tu mam dwie szufle. Jedną szuflę mam do piasku, drugie do mieszania. No i tam staram się troszkę tego piasku nasypać. Ze dwie. To mi się szlał gdzieś lata. No i bierzemy te pół woreczka cementu, ładnie odciętego. O, i się wrzuca. No. Szlał się wypierdalaj. No i dorzucam jeszcze jedną, no może dwie. Tu już mam cztery piasku i pół worka. No i trzeba, słuchajcie, trzeba pomieszać. O, chlapany jestem ze wszystkich stron. Ale nie ma co. Tak samo mogło nie być prądu, prawda? No, gdyby tu nie było prądu, to ja bym tu... Nie wiem, czy bym coś zrobił tak ciemno. No dobra. Jeszcze dwie szufle. Już mam sześć. Staram się mieszać. Staram się. Dobrze powiedziane, staram się to mieszać. Oczywiście tak już jak jest troszkę tak o, wybełtane. Posiłkuję się wkrętarką, chociaż nie powinienem. Powinienem mieć jakieś mieszadło. No nic, ja tam troszeczkę tylko... Dobra, Krzysiek, dawaj, bo bateria zaraz się usłabnie. Dobra, dorzucamy jeszcze. Dalej mieszamy. Ja wiedziałem, że łożysko położyłem, ale po co było smarować? Po co trzeba było czasie? Sobie myślałem, no ale może lepiej to zrobiło się, jakby miał tryb się uszkodzić, bo no tryb też jest do wymiany. No nie powiem, ale dobra. No i tak trzeba mieszać, no. No, to jak klej na budowie, no ale przecież... Zaprawę samą podzimującą też się chyba rozrabia w kastrze. No, tylko się ma mieszalnik ten. A nie wkrętarkę. No dobra. Sytuacja awaryjna. O i cyk, cyk, cyk. No i co? Ile jeszcze piasku mam dosypać? No, kto powiedział trzy? Trzy, zgadza się. To dajemy trzy. No i to samo robimy, mieszamy, także piasek już tu mamy. Mieszamy do całej konsystencji. Troszeczkę wody dolejemy. Myślałem sobie, coś jeszcze zrobię. Ciągnik podczepiony, kosiarka bijakowa. Co myślę, tam jest jeszcze dwie drogi do wykoszenia i ten mój ugór. Pojadę, wykoszę. Fajna pogoda, deszcz przestał padać. Ale nie, Krzysiek musi jak kurde Chińczyk zapierdzielać ręcznie. Beton. Ach, dobra. Troki. Fajnie, tak wkrętarka. Powiem szczerze, że nie ma tak ciężko, nawet się nie nagrzewa. Po krawędziach, no, bo tam najczęściej się piasek nie wymiesza. No. Jak z betoniarki, moi drodzy, jak z betoniarki. Troszeczkę zwierzymy tutaj. Tam włożymy pierwszy tu, a tu będziemy kończyć. O, poleciało. Gdzie jakieś resztki piasku, to trzeba tu wymieszać i tu staramy się jakoś tak wyprofilować. No, troszkę tu, troszkę tu. Założyłem gumowce. No, część gumowców. No i co, i teraz wiecie, staram się, mam takie pace. O, już tu ciemno, nic nie widzicie. Staram się tutaj jakoś to wyprowadzić, moi drodzy. Jakoś tak wyprowadzić to do równego. Bacznie obserwując, jak się zachowuje woda. Oczywiście zahaczamy jedną warstwę, drugą. No. Mokre na mokre. O. I tam, gdzie chodziłem też, zasklepiamy to wszystko. Staram się, żeby to było w miarę równo. Ale czy to równo musi być? Zaraz coś tu przystawię. W jedną stronę, w drugą stronę. Już nam niedużo brakuje. Powiem szczerze, że to nie ma być nie wiadomo jak równo. Tu woda stała nie będzie, ale jest chociaż, człowiek się nie przewróci, bo po tych kamieniach to ciężko było chodzić, a tu taki cel, jak to się miał poustawianie palet. Dobra, ja tutaj też odetnę sobie, coś sobie przyłożę, żeby tu w miarę równo było. Spotkamy się za chwilkę, ogarnę się tutaj, zrobię ostatnio ten i już pewno będziemy się musieli żegnać, bo film jest długi. No skończony, już mało co widać. Mało co widać, jedynie tu światła, wyszło to tak. Nie wiem, Krzysiek, połóż poziomicę. Położę jutro, aż wyschnie, to położę. Ten dzień jakiś był bardzo dzisiaj, bardzo długi. Jakby piątek 13 było, ale dzisiaj ani piątek, ani 13.
Betoniarka idzie na złom, moi drodzy. No, Krzysiek ją zrobi. Powiem, że mi ją szkoda. Łożysko poszło, łożysko chyba majątek nie będzie kosztować. Oż mnie kuźwa wszystko boli. Myślałem, że tak będzie leciutki dzień. Myślałem, że tam se pójdę, tam usiądę. Tam se oko przymknę, tak. Daliście mi dzisiaj przymknąć. Dzisiaj dała mi ta betoniara. Troszkę ją postraszę, że ją na złom dam. Dobra, w tym odcinku długim pewno kończę do następnego. O, jak ta lala kręci się jak betoniara.